Cześć, witajcie w nowym filmie. Mam nadzieję, że mnie słychać, ale mam włączoną wodę, bo mój syn śpi w pokoju obok i nie chcę, żeby się obudził, bo ma swoją pierwszą drzemkę. Nie, właściwie drugą drzemkę w ciągu dnia. Także mam nadzieję, że coś słychać. Może przedstawię bardziej aparat do usta do aparatu, żebyście mnie słyszeli. Jak widzicie, tam w tle mam ubrania, które są naszykowane dla Piotrka na dzisiejszy dzień, bo łóżeczko, które stoi u nas w sypialni, może wam później pokażę, jak wygląda, zasłania jego część szafy, więc nie może sobie wyjąć ciuchów tak normalnie. Musi to robić wcześniej, bo trzeba odsunąć łóżeczko. Może powinniśmy wykombinować jakiś inny sposób, żeby sobie z tym poradzić. W każdym razie witajcie w nowym vlogu po długiej przerwie. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Ja wam dzisiaj pokażę, jak wygląda mój dzień z popasem. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie dobry, że on będzie miał dobry humor i będzie po prostu wesoły. Ostatnio ma różne dni. Czasem ma takie, że jest wesoły, czasem ma takie, że marudzi sobie. No jak to po prostu dziecko malutkie. Także mam nadzieję, że dzisiaj będzie się dobrze czuł. A ja teraz idę się wykąpać. Czego? Tak? I idziemy. Dawaj. Czapisionie mały. O, psia. Fajnie idzie. Tak. Teraz tak. Ja bym chciała zrobić zupę. Dobra, prowizoryczny krzywy statyw mam. Teraz mały mi tutaj siedzi obok i będę próbować zrobić zupę marchewkową. Zobaczymy, ile mi z tego wyjdzie. Dobra, obieramy marchewkę, co? A tu macie... Małego grzdyla siedzi sobie ze mną, bawi się zabaweczkami. O, coś na niego nie ma ostrości. Zazwyczaj tak siedzi tutaj w tym, nie jakoś bardzo długo, dlatego będę się starać zrobić to w miarę szybko. No i zobaczymy, czy pójdzie, co? Patrzysz się na aparat. Wow, mamy ten, widzisz? Tak? Dobra, zaczynam obieranie tej marchewki. No i generalnie zazwyczaj, o Jezus, zazwyczaj nie jest tak, że on długo w tym siedzi, więc zazwyczaj Piotrek się na przykład nim zajmuje, jak ja robię coś do jedzenia, albo robię coś do jedzenia, jak on śpi, albo zamawiamy. O, jestem ucięta. Jakby to zrobić? Stoicie na wazonie, no tylko tak jestem ucięta. Dobra, trudno, schylę się. Dlatego nie oszukujmy się, zazwyczaj jest też tak, że zamawiamy jakieś jedzenie, najczęściej na kolację coś zamawiamy. Bo po prostu wieczorem już nie jestem w stanie nic zrobić do jedzenia. Na przykład wolę po prostu odpocząć, porelaksować się, albo na przykład wczoraj sprzątałam wieczorem kuchnię. I tak na przykład wygląda moje sprzątanie, że sprzątam wieczorami jedną część, kiedyś sprzątałam wszystko naraz, a teraz sprzątam jedno pomieszczenie, albo tam nie wiem, jak cieram kurze, no to kilka w przeciągu jednego wieczora i po prostu się tym nie przejmuję. Mamy też, tak, mamy też robota, który nam odkurza i zmywa podłogę, co było chyba najlepszym naszym zakupem, oprócz Thermomixa.
I to naprawdę oszczędza bardzo dużo czasu. I mamy Roboroka, bardzo Wam polecam, bardzo fajnie mopuje. Mopuje tak dobrze, że ja nie muszę mopować, bo mam jakieś mopowanie soniczne. Wstawię Wam linka w opisie, co to jest za robot. To Piotrek jakiegoś takiego znalazł właśnie. Bo mi zależało na tym, żeby miał fajne mopowanie. A on się zaciekawił, co ja robię. Czemu gadam w przestrzeń. Dobra, nie wiem, ile potrzebuję marchewki. 300 gram. To chyba wystarczą 3 marchewki, co synek? Czy 4 mam obrać? 3 chyba wystarczą. Jeszcze wczoraj się zacięłam w palce, jak miałam noża. I trochę mnie to boli. Dobra, no obraną marchewkę. Idę ją umyć, co? Więc może Wam zaraz przestawię i puszczę robienie zupy w przyspieszeniu, żeby Was nie zanudzić gadaniem. Bo chyba na razie to jest wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. I ten kadr jest też taki dziwny, więc idę to wyrzucić, umyć marchewki i będę zmieniać kadr. A ja znowu muszę podłączyć aparat, bo już mi mryga bateria, a po prostu będę robić zupę marchewkową, później Wam pokażę. Bo wolę nagrać coś ciekawszego, bo ty mi gadasz, tak? Cały czas. Po drzemce, no nie no, w sumie była to taka drzemka, nie wiem, z pół godziny trwała. Jest czas na zabawę. Ja w międzyczasie zjadłam tą zupę, którą zrobiłam i w końcu Wam nie pokazałam tej zupy. Ale mogę Wam pokazać resztkę w Thermomixie. Możesz pokazać resztkę na desce. Albo na desce. Swój. Będziesz się teraz bawił, tak? Jadłem mleczka. Udało ci się już? To nie ma. Tak? Drzemka numer 4568 dzisiaj. Zobaczymy, czy wyjdzie. Dzisiaj ma taki dzień, że krótko śpi, ale jest zmęczony, więc sobie siedzi i marudzi. Także zobaczymy, czy się uda. Jak widzicie, byłam na spacerze z Tako przed chwilą. Zazwyczaj ja z nim nie wychodzę. Ostatnio też mam coś z palcem i po prostu nie za bardzo mam jak założyć jakiekolwiek buty. Okazało się, że mogę chodzić w butach mojego męża, więc dzisiaj ja z nim wyszłam na spacer. Tak jak mówię, zazwyczaj ja nie wychodzę, bo zazwyczaj wieczorem ja mam taki czas na ogarnianie. Przede wszystkim na odpoczynek. Szczerze Wam przyznam, że najczęściej mój wieczór wygląda tak, że po prostu siadam, patrzę coś w telefonie i tak wygląda mój wieczór. Chociaż nie, skłamałabym, bo ostatnio zazwyczaj wieczorami coś robię. Ale niedługo, bo chcę ten czas przeznaczyć dla siebie, nie wiem, pomalować coś, pooglądać po prostu coś na YouTubie, poprzyglądać coś, pozamawiać jakieś rzeczy, pieluchy, inne takie sprawy.
Ale tak mniej więcej to zazwyczaj wygląda. No, ze mną jest harmider po prostu. Ja będę zaraz sobie segregować pranie, trochę wam powiem o tej wieczornej rutynie. Tam mam, leży spacerówka, bo nasz synek jeździ już w spacerówce, bo nienawidził gondoli. Po prostu gondola, jak tylko widział gondolę, jak wkładaliśmy go do gondoli, to płakał. Nie dało się z nim wychodzić na spacery, więc przez jego miesiąc, półtora praktycznie w ogóle nie wychodziliśmy, bo on tego nie lubił. Albo wychodziliśmy w foteliku takim do auta, no ale to nie jest zbytnio też dobre dla kręgosłupa, więc staraliśmy się tego unikać. Po pewnym czasie położna środowiskowa zaleciła, żeby może spróbować ze spacerówką, jak już pasy będą w porządku, więc spróbowaliśmy i od tamtego czasu jest fajnie. Uwielbia tą spacerówkę, uwielbia spacery, także leży tam spacerówka, bo stelaż od wózka jest schowany w pralni. Tu mam kokon, bo to mówiłam, większy kokon, bo wyrasta mi z tego swojego mniejszego kokona, kokonu, a to fajnie nam się sprawdza. Wieczorem kuś zjada mi gumkę na ręku. O, tak wygląda tako. Tak? Tak wyglądasz? Tam jest jego dostawka, która już też jest na niego za mała, więc śpi w swoim łóżeczku, tam wcześniej stało łóżeczko. Huśtawka, której w ogóle nie używa, którą będę chciała sprzedać, bo i w tyle chodzi mi robot odkurzający, więc może znowu coś zagłuszać. Tą huśtawkę muszę sprzedać, bo nie zdała niestety u nas egzaminu, jest nowa, raz użyta, więc będę ją wystawiać. A tam... co tam jest? A tam jest baby hack, na którym są rzeczy, bo mam też sterty rzeczy do poskładania, zaraz wam to pokażę, jak to wygląda. No dobra, najpierw przesegreguję to pranie. Będę mówić i segregować pranie, bo już muszę wstawić mu śpiworki. O. Bo wieczorem kładziemy go spać w takich śpiworkach. Już wam pokazuję. O, w takich. Ten akurat jest ze strony moje maleństwo chyba? Podlinkuję wam na dole tą stronę. I są najlepsze te śpiworki. Są droższe niż na przykład śpiworek z Sinseya, ale jest dużo fajniejszy, bo jest taki trochę jak kołderka, więc jest mu cieplej, a nie z poliestru typowo. Więc śpiworek idzie do prania. Co tam? Aha. No, nasza wieczorna rutyna zazwyczaj wygląda tak, że o stałej godzinie idziemy go kąpać, bo zauważyliśmy, że jemu to pomaga. Dziwny mam kadr, może się trochę odsunę, żebyście mnie więcej widzieli. O stałej godzinie pójdziemy go spać, bo jemu to pomaga. On teraz zasypia u nas w sypialni. Wcześniej spał z nami w łóżku do pewnego momentu, ale od jakiegoś czasu śpi w swoim łóżeczku obok nas po prostu, bo nie było nam wygodniej po prostu w nocy tak spać. No mnie trochę serce bolało, że go odkładamy do łóżeczka, ale no to jest dla niego po prostu lepsze, bo on lepiej śpi i my też lepiej śpimy przede wszystkim. Więc codziennie go kąpiemy, bo kąpiel też go relaksuje. I jak na początku było tak, że nie kąpaliśmy go bardzo często, bardzo rzadko kąpaliśmy, że tak powiem nawet, bo chcieliśmy, żeby jego skóra nie dostawała tak dużo wody, nie wysuszała się. Ale zauważyliśmy, że jak nie kąpaliśmy go wieczorem, odkąd skończył chyba miesiąc, to tak mniej więcej było, że jemu po prostu nie chciało się spać, nie mógł zasnąć, a kąpiel go właśnie relaksuje, więc od tamtego czasu kąpiemy go codziennie. Ja używam do kąpieli go zwykłej wody, z trochę olejka ze słodkich migdałów i właściwie to tyle. Smarujemy też go masłem szyja, więc to jest jego pielęgnacja. Piotrek go kąpie w łazience, ubiera go, smarujemy go, później dostaje mleczko i idzie spać. Piotrek go usypia wieczorami, bo po prostu ja chciałam mieć ten czas dla siebie i no tak nam to po prostu lepiej wyszło. Ja jestem bardzo zadowolona z tego układu, bo też mnie trochę stresowało usypianie go, teraz już tak nie jest, ale na początku mnie to stresowało. I po prostu Piotrek tam z nim idzie, mają taki czas dla siebie, Piotrek ma też czas dla siebie, bo sobie coś tam patrzy w telefonie, gra, jakieś różne rzeczy robi, karmiąc go w międzyczasie. I idzie nam spać. No, a ja dalej segreguję pranie. Jeżeli byście chcieli coś tam wiedzieć, jeszcze możecie pytać mnie w komentarzach na dole, nie wiem, jakieś sprawy dziedziusiowe czy coś. Chcę wam nagrać film o porodzie, bo myślę, że jest
mój poród był dosyć ciekawym i mało popularnym filmem. Mało popularnym jak na polskie realia. A ja dalej składam, segreguję to pranie, później może jakiegoś timelapsa wam pokażę, jak składam pranie i będę się relaksować. O, to jest właśnie ta góra prania, o której wam mówiłam. I tak czasem wyglądają realia. I szczerze wam powiem, że przejmowało mnie to. Zaraz, może usiądę na tym praniu. I szczerze wam powiem, że długo mnie przejmowało i nadal jeszcze mam takie, że nie jest wszystko idealnie posprzątane, że pranie nie jest poskładane od razu i tak dalej, i tak dalej. Ale szczerze mówiąc, doszłam do wniosku, że wolę spędzać więcej czasu z nim. Wolę w tym czasie, kiedy on śpi, odpocząć, a nie sprzątać, robić jakieś inne rzeczy. Szczególnie, że on jest takim dzieckiem, które no lubi na przykład siedzieć, a jeszcze nie jest w stanie sam siedzieć, więc trzeba go trzymać. Lubi po prostu, jak ktoś z nim jest, jak ktoś się nim zajmuje. Czasem ma takie dni, że można go odłożyć i bawi się sam na przykład, ale częściej po prostu woli, jak ktoś obok niego jest i szczerze mówiąc, ja wolę też sama obok niego być, a nie gdzieś tam biegać, sprzątać, składać to pranie. No i realia są takie, że zazwyczaj robię to wieczorem, tak jak wam mówiłam wcześniej. I nie zawsze też wieczorem mam siłę na to, bo czasem dni są takie, że no po prostu wieczorami ja siadam i nic nie robię dosłownie, bo chcę się zregenerować na kolejny dzień. Ale dzisiaj zabiorę się za to pranie, bo chyba za niedługo wyjdzie do kolejnego pokoju. I chciałam wam to pokazać, bo szczerze mówiąc, ja na początku bardzo porównywałam się do innych osób. Dalej to jeszcze robię niestety, ale staram się to zmienić. I jakby jest po prostu to zdrowsze, żeby tego nie robić. I wszędzie w internecie macie pokazane właśnie jakieś poogarniane domy, dzieci, które śpią. Na przykład ludzie robią zdjęcia dzieciom, które śpią, tylko nie pokazują płaczących dzieci. No i jasne, ja też nie chcę pokazywać mojego dziecka, jak płacze. Ale przez to ja na przykład później, patrząc na takie zdjęcia, myślę sobie, kurde, co jest z moim dzieckiem nie tak? Może jest chore, może coś mu jest. I jakby wymyślam w głowie jakieś niepotrzebne rzeczy, zamiast skupić się na tym, jaki on jest i skupić się na tym, czego potrzebuje i tak dalej, w sensie, źle to zabrzmiało, ale po prostu skupić się na tym, jaki on jest, a nie patrzeć i porównywać moje życie do życia kogoś innego, że ktoś jest wymalowany, ma posprzątany właśnie i nie wiem, i tak dalej, bo no nie zawsze tak jest. I ja mam też takie dni, że mogę zrobić wszystko, co bym chciała, a są takie dni, że nie zrobię nic. Tylko, że są takich dni, kiedy nic się nie robi, nikt po prostu nie pokazuje. I to wam tylko po prostu chciałam powiedzieć, żebyście się nie porównywali, że jak macie ciężkie dni, to po prostu takie dni są. I każdy ma takie dni, nawet osoby, które pokazują tylko właśnie śpiące dzieci, w jakichś pięknych rożkach, pięknych pościelach i tak dalej. No dobra, ja się biorę za to pranie, bo kolejne mi się suszy. Jeszcze kolejne muszę wstawić. Właśnie tak tam się dobiera do tej góry prania, które naszykowałam. Rzeczy poskładane. Znowu mnie zagłusza robot, tam jeździ i odkurza. Ale nie mogę ich teraz zanieść. Mówię tylko te ręczniki, bo są psie. No a tu są rzeczy do powieszenia do szafy i reszta też do schowania do szafy. Teraz idę ogarnąć to, co zostało w łazience. Pokąpanie go. Teraz wam pokażę. Więc tak wygląda łazienka. My go ubieramy tutaj, wycieramy go tutaj na podłodze, bo tak nam jest wygodniej. Wcześniej kładliśmy go na blacie, ale on już za bardzo się porusza, żeby go tam trzymać. To też leży, on posłania psie, bo oni śpią w łazience, bo budzili go po prostu tupaniem. No i w wannie mamy jego wodę, w sensie jego wodę, jego wanienkę. Także wszystko to zaraz zabiorę do jego pokoju. Rzeczy, jego ręcznik i tak dalej, jego ciuszki do prania, przewijak do pokoju, masło shea i tak dalej, i tak dalej. Zaraz usiądę, jeszcze ogarnę w kuchni i tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze o kuchni macie do ogarnięcia po drugim daniu. No tak wygląda kuchnia. Nie jest najgorzej. Dwie minutki będzie po sprawie.
Nagrywam telefonem, wypadł mi aparat. A stwierdziłam, że jeszcze coś do was powiem, zanim już sobie tutaj usiądę i się zrelaksuję. I znowu będziemy zagłuszać robot sprzątający, ale tak to po prostu mniej więcej wygląda. Bo my używamy go tak co dwa, no może nie co dwa, ale co trzy dni gdzieś mniej więcej używamy go. Dziś akurat wypadł ten dzień, że jest w użyciu. No i co? A, nie sprzątałam kuchni do końca. Zostawiłam naczynia w zlewie, część naczyń. To już Piotrek to zrobi, bo ja już po prostu nie mam siły i szczerze mówiąc już znowu się złapałam na tym, że dobra, nagrywam ten film, to wiecie, pokażę wam ładne przejście, jak sprzątam i tak dalej, ale już po prostu nie mam siły i chciałabym trochę spędzić czasu sama ze sobą, zanim Piotrek przyjdzie z usypiania małego, bo wtedy spędzamy już czas razem, więc no, po prostu to zostawiłam, nie będę tego więcej robić. Teraz zamówię nam jakieś jedzonko. Zaraz jak przyjedzie, wam pokażę i po prostu siadam, relaksuję się, odpalę sobie jakiś filmik albo coś tam to przeglądam i tak będę spędzać resztę wieczoru w samotności, a później właśnie jak przyjdzie Piotrek, to będziemy spędzać go razem. Tak się zapatrzy na siebie w podglądzie i myślę, Jezus Maria, ale ja mam wypieki. O co tu chodzi? Ach, w każdym razie już tak mniej więcej będzie wyglądał nasz wieczór do końca. Będziemy sobie oglądać jeszcze Breaking Bad, bo to jest akurat serial, który teraz oglądamy. Później jeszcze Piotrek pójdzie z psami, wywali śmieci, bo mamy cały karton śmieci tam. Jak szłam i wam pokazywałam mieszkanie, to omijałam specjalnie ten karton. Ale jest tam po prostu karton po paczce, właściwie to nie cały karton śmieci. Tylko po prostu karton po paczce z kartonem po paczce. Generalnie po paczkach to są rzeczy, które tak stoją od wczoraj, bo cały czas coś i po prostu trzeba je wynieść do segregacji. W korytarzu też mamy jakieś kartony. Po prostu jak wszystko się zamawia przez internet, jakieś pieluchy, nie wiem, masło orzechowe, bardzo dużo rzeczy zamawiamy przez internet, to po prostu później tych paczek jest milion i nie wyrabiamy z tym, żeby je po prostu wynosić. Więc tak wygląda mniej lub więcej mój dzień z życia mamy. Mam nadzieję, że film wam się podobał i tak jak już wam mówiłam wcześniej, te dni nie zawsze wyglądają tak samo, czasem są trudniejsze, czasem są łatwiejsze, jak to z takim małym człowiekiem. I chcę, żebyście po prostu pamiętali, że każdy ma prawo mieć gorszą chwilę, każdy ma prawo nie mieć już siły i to wcale nie jest tak, jak większość osób pokazuje na Instagramie, bo to głównie Instagram tak jest, myślę, że małe dziecko, niemowlak to są po prostu tylko przytulasy, całusy, piękny zapach i wiecie, i czasem zdarzy się jakaś nieprzespana noc. No bo tak po prostu nie jest. Co prawda, no, niektóre dzieci są takie, że po prostu cały czas śpią, ale tak jak rozmawiałam z położną i jakby z innymi ludźmi trochę, jak miałam takie złe samopoczucie po porodzie, to po prostu dużo osób mówiło, że to wcale nie jest aż tak często, że są dzieci, które po prostu śpią w ciągu dnia, bo ja nie mogę narzekać na noce. Mały tak naprawdę od początku wiedział, kiedy jest noc, nie miał pomylonego dnia z nocą, także po prostu budzi się tam co te 3 godziny na jedzonko i jakby po prostu idzie spać dalej. Ale tak jak mówię, no każde dziecko jest inne i to, że na przykład wasze dziecko płacze cały czas w ciągu dnia, albo nie śpi w nocy, albo nie śpi w dzień, albo jeszcze się nie przewróciło na boczek, jeszcze nie usiadło, jeszcze nie wiem, nie podnosi główki. Mój synek na przykład nienawidzi leżeć na brzuchu i on zawsze ćwiczył główkę po prostu będąc na mnie i ją podnosząc już od tak naprawdę bardzo wczesnego wieku. A na brzuchu nienawidzi leżeć. Teraz czasem jak się go położy, to jest w porządku, ale on po prostu chciał widzieć, więc tego nie lubił. I to jest w porządku.
Więc po prostu nie porównujcie się, bądźcie sobą, jesteście dobrymi mamami, takie jak jesteście. Pamiętajcie, że jesteście najlepszymi mamami dla swoich dzieci i one tak was po prostu widzą.